Siema, siema! Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Kto mnie tutaj atakuje? Jak śmiesz? Chodź tu, głupie ptaszysko. Pudło? O kurde, dwa są. Jeden z głowy. Chodź drugi. Drugi z głowy, dobra. Wybijemy je. Dobra, więc tak, mamy argenty, ja sobie muszę zebrać to wszystkie mięso zepsute i zaraz pójdziemy, aha, dobra, ile mi brakuje do levela? Pół levela, żeby robić siodło na argentę, dobra, pójdziemy wytargać jagódki, czy tu mi się też przetapia? Tak, tu mi się przetapia metal, dobra. Jagódki potrzebują. Chodź tu, moczopcy. Serio? Więcej was tu mama nie miała? Dobra, idziemy po jagódki. Broń to jest od 63 chyba poziomu siodło, więc nie będę na razie nic kombinował z broń, to poczekamy na ten level. Jedni. Chyba to moczops level dostał, okej. Okay. Moczops level może mieć. Coś mało tych jagódek zbiera. Masz jeszcze do ataku. Tak, trochę musimy ich mieć. Trochę musimy ich mieć, więc trochę ich nazbieramy. Z moim gardełkiem już znacznie lepiej. Już mnie chyba lepiej słychać. Dobrze, gitara. Trochę niewykłany dzisiaj jestem. Sorry za podkrążone oczy, ale specjalnie wcześniej wstałem, żeby wam odcinek nagrać, więc sorry Gregory. Tego zrzutu nawet nie będę podnosił, bo to biały zrzut spada, więc wiadomo. Ja powiem szczerze, tym motopsem nawet się fajnie zbiera jagódki. Dobra, niech on staminę odnowi. Chociaż trochę. Powiem szczerze, moczopca można na samym początku już oswoić, także można trafić na moczopsa, który chce jagódkę, a z jagódki jedną jagódką macie moczopsa. Także jest fajna opcja na oswajanko. Dobra, niech całą staminę sobie odnowił i tak będziemy zaraz z nim do bazy wracać, więc spoko. Ogólnie to Ankylo teraz. Lecę po Ankylo. W sumie to ja nie muszę czekać na siodło, czyli ja mogę polecieć pterkiem i Ankylo mogę po prostu oswoić i przytargać go do bazy. Czy my mamy już Ankylo? Nie, my już mamy Ankylo, chwila. My już mamy Ankylo, to my już wszystko mamy. Co z tych byśmy chcieli dinków początkowych, to my już wsio mamy. No to nie, no to ja nie będę nawet kombinował. Dobra, wracamy. To jak mamy już wsio... Zaraz, mamy Ankylo, mamy... No, kurde, to my już wszystko mamy, co żeśmy chcieli. To nawet nie będę już kombinował. Dobra, daj mi to mięso zepsute. Ze wszystkich muszę wytargać zepsute mięso. Daj mi to też, tobie dam do tego. Ty nie będziesz miał mięsa zepsutego, ty też nie. Ty możesz mieć, nie, nie będziesz miał, ty też nie będziesz miał, dobra. To my pan Kelo nie musimy jechać, super. Dobra, lecimy. Ile? 92 możemy mieć. Sorry za dźwięki. 92 możemy mieć. Troszkę więcej możemy nawet mieć. Dobra. Wiecie co? To ja jeszcze trochę na farmie tych jagódek. Szkoda mi tego mięsa, a muszę mieć trochę więcej tych. To co? Siodło na argentę i tyle koleo. A może ja sobie najpierw rozmnożę te argenty i sobie wyklujemy jedną argentę. To nie jest głupi pomysł, żeby wykluć sobie argentivę. To nie jest głupi pomysł. Zobaczę, co w tym rzucie wypadło, co mi szkodzi. O, siodło na fiomie.
A wezmę, co mi tam. I trzeba by się engramu uczyć, a fiom nie też będziemy potrzebować jako produkcję kup. No dobra, daj to. Nie, dobra, nie chcę tego. To sobie później wyzbieram, jak będę potrzebował. Dobra, odnawiaj staminę. Zresztą wolno się stamina odnawia na moczopsie. Dziwne. Czy ja tam widzę te herrerere? Wow! Te herrerere 104 poziom. Piękny levelek ma te herrerere. Będzie go można oswoić. Piękny level DHRR mamy blisko naszej bazy. Kurczę, nawet szczerze jestem zaskoczony trochę. Szybko się zaczęły respić dinki o wysokim poziomie, tak powyżej setki. Bo już któregoś dinka z kolei spotykamy, który ma powyżej setkę. To jest naprawdę fajnie na tym etapie gry. Więc tak. Myślałem, że ja zdobyłem levela Moczops. Dobra, starczy tych jagódek już, więcej nie chcę. Ja mu tylko wezmę to, wyrzucę, to mu dam. Masz do tego levela pa do ataku. dobra, to teraz tak. Muszę teraz obczaić, co mam budować. Co mam wytargać, że tak powiem. Dobra, 127 wystarczy. Ja sobie tylko wezmę to siodło, wrzucę do tu. No okej. Dlaczego ja mam ze sobą 150 tych? Gamer rozjaśnię. Dlaczego ja mam ze sobą 150 narkosów? Nie wiem, co ja polecę zbierać teraz. Póki są, bo widziałem, że tam pływały te. Dobra, mamy nasz level na... Mamy naszego levela na argente siodło. Także to chcę zabijać. O! Chcę wytargać nich, bo moczopsem się fajnie zbiera z nich te. Chodź tu. O, jak ładnie, widzicie? Jeszcze jeden by się przydał gdzieś. Patrzcie się. Stuwa. 100. 4. 4. 1. No i wiadomo, mięso to wiadomo mięso, nie? Ale ładnie uzbierał. Co, nie ma więcej? Naprawdę? Tylko jeden? No dobra. O, jest drugi. Super. Tak dziwnie, bo to one zazwyczaj rano się pojawiają, te trylobity. A tutaj niespodzianka. Ale fajnie hityny zbiera, jacie. Ale fajnie hityny zbiera. Moczopsem. Naprawdę super. Więcej nie widzę. Dobra. No dobra. Co mnie? Znowu lata jakieś cholerstwo mi tu. Trochę mięsa. Troszkę mięsa. Dobra. Parkuj. Super. Dobra, wrzuci. My to mięso tu. Niech się ładnie zbiera. My idziemy do bazy. Wyrzucimy tak. To. No, trochę my nazbierali tego. Super. proszę. Olej pójdzie tutaj. Jedno zepsute mięso tu. Dobra. I teraz tak, my w końcu robimy tego level upa.
Mamy 61. Dobra, lecę w Fortitude. Parę punktów. I tak, Argent Avis i Tranquilizer Darts. Czy ja mam wyuczoną Giwerę? Mam wyuczoną Giwerę i mam wyuczony ten. Ok. Siodło na Argentę się robi gdzie? U nas. 150, czyli tak, 100, 200, 300, bo dwie potrzebuję. Fiber 185, czyli potrzebujemy więcej Fibera, to sobie wyzbieramy go tym. I hajda 350. O kurde, hajda nie mamy. Musimy iść po hajda. Dobra. To na razie zostaje. A my idziemy po hajda. Czy ja mam jakiegoś mięsożerce, na którym nie mam? Czemu ty się tutaj pojawiłeś? Ty masz tutaj stać. O. My mamy... A czekajcie, spina jest na którym poziomie? Chyba dalej, nie? Wow, 71. Czekajcie, a te Helezino? To jest chyba siodło na te Helezino. Tak. 69. Kurde, też daleko. Mamy który? 62 dopiero. Dobra, masz... Ty jesteś 138, ty jesteś 157. 157 tysiąc. I ty też masz do speeda. Ja potrzebuję mięcho. A raczej skórę. Potrzebuję skórę. Nie chcę brać jeszcze skinki, bo i tak nie mam na nią siodła. Dużo skóry potrzeba. W sumie mógłbym nawet tego moczopsa wziąć i łatać. Tak za bardzo nie ma tutaj co łatać. Dobra, ja potrzebuję tylko trochę tej skóry, to... Skinko, idziemy, chodź. Idziesz? Idziesz. Dobra, zjedz go. Pięknie. Zjedz tego parazaura. Na te Herrere go wysyłał nie będę, bo ja sobie te Herrere oswoję. Idziemy na drugą stronę. Ile masz tej skóry? Chociaż na jedno siodło, żeby nam starczyło. 59. Powinno starczyć na jedno siodło. Dobra, wracamy do bazy. Powinno nam na jedno siodło starczyć do Argenty. Czyli co? Jedno siodło Argenty i lecimy pod strzeliczki. Ja nie mogę sobie przypomnieć, co ja miałem teraz zrobić, bo ja coś miałem w planie. Kurczę, teraz nie pamiętam, co ja miałem w planie. Co ja tu miałem zrobić, żeby... No chodź tu. No chodź bliżej. Dobra, stój tu. Okej, daj mi część mięsa, bo to nie będzie tu potrzebne. Coś miałem zrobić i nie pamiętam co. Kurczę. Dobra, ja tam chciałem ile? 150. 150 było tego. 350. Starczy? Starczy. I Fibera 185. Dobra. Mamy siodło na Argentę. Chociaż jedno. Więc nie jest źle. Ale teraz będę musiał targać się i to bardzo szybko będę musiał się targać po... po, że tak powiem... Skórę... 158... Dobra, ty jesteś 158... Okej, tylko tak, ja chcę jajko. Enable mating. Enable mating, dobra.
Okej, jajko szybko idzie nawet. Dobra, zbijmy jedno jajeczko, żeby było. Ty masz do wagi. Dobra, i mam level upa. Okej, masz do fortitude. I mamy poziom... Mamy bronto siodło. Mamy na bronto, możemy oswajać później bronto. Tego wezmę, co tam biega, bo on będzie łatwy do oswojenia. Poza tym nie będę musiał go targać nie wiadomo skąd. Poza tym wysoki poziom tak mi nie jest potrzebny, bo bronto tu będzie służył tylko i wyłącznie do jednego celu. Mianowicie do zbierania jagódek. Chodź tutaj, głupi ptaszysku. Ja ciebie upoluję. No. Dobra. Żebyś mi tu nie latał. Więc nam będzie potrzebny tylko do jednego. Teraz pytanie. Rozmnażać od razu. Już 52%, super. Rozmnażać od razu Argentę? Czy poczekać na później? Dobre pytanie. A czy rozmnażać, czy wykluwać jajko Argenty od razu, czy czekać? Nie wiem, po co ja tą tratwę tutaj w ogóle zrobiłem. Ona mi kompletnie nie jest do niczego potrzebna. Mam dużo tych narkosów ze sobą, tyle mi aż nie potrzeba. Nie wiem, czemu ja ich tyle mam. Naprawdę nie pamiętam. O, ale mamy narkotyków, wow. Dobra, stówę zostawię sobie, bo to może się przydać. Mamy tylko 16... Mamy tylko 16 narkosów usypiających. Na razie nam ich tyle wystarczy. Który ty miałeś poziom? 20 coś, tak? Czemu ja nie widzę? A nie, on ma 12. Ej, to on się szybko oswoi. 12 poziom. O, level upa mamy znowu. Super. Plesio, saddle. Co to jest to za siodło na 65? Masz, jestem ciekaw, coś nie kojarzę takiego siodła. Nie kojarzę takiego siodełka. W sumie to teraz ja potrzebuję tyla koleo tak naprawdę. Czyli rozbudować tam tą bazę trochę, żeby można było tam oswajać tyla koleo na szczycie. I w zasadzie to by było na tyle. Czy moja fretka coś potrzebuje? Nie, nic nie potrzebuje, dobra. I to by w zasadzie było wszystko. Dobra, mamy jajko. Następne za 20 minut jajko będzie. O, chyba moje... Opcje w końcu działają fajnie. Czy jak ja to jajko tutaj wyrzucę, czy będzie za zimno, czy będzie za ciepło? Jest super. 10 minut. Niecałe... chyba na moje ustawienia chyba działają na wykluwanie. Zobaczymy, jak będzie na... Tak, na mating działają. To jest raz. Na wykluwanie działają. To jest dwa. Działa, wykluwa się, 10 minut, zarąbiście. Działa. Super. Tutaj mamy te nasze wszystkie dziwne... Te, dobra, ja sobie to wezmę. Ja sobie wezmę, zrobię to. Na parazaura zrobimy sobie to. Damy sobie, nie wiem czy dwa się da, chyba nie da się dwóch, zobaczymy. Ktoś mi kiedyś napisał gdzieś, że skinów nie używam. Co to jest? Tego, Raptor, Karno, Trike. Dobra. To jest Prokoptodon, to jest czapka. Czapki na razie nie będę używał na moich tych, ale żyjemy. Inkubuje się, zarąbiście, działa. Super. Dobra. Zobaczymy, czy możemy na stegu. Kostium. Bam. A i mogę. O, super. Mamy nie dość, że kostium, to mamy jeszcze ten... Aha, bo to jest ten. To jest ten dziwny taki skin. Bajkowy. To siodło też takie bajkowe się teraz zrobiło. Spoko. Dobra. No i mamy siekierę z tego, z Arka Dwójki, nie? Mamy siekierę z Arka Dwójki. Skina. No i super. Dobra, chowaj to. Jak tam? 7 minut. Zarąbiście. Fajne czasy. Na singla grane czasy idealnie. 3 sztuki mięsa nam zostały. No a w zasadzie 4 sztuki mięsa nam zostały. Tych nie, właśnie nie będę zużywał, bo to bez sensu. Dobra. To mi oddaj, to mi oddaj. Metal idzie tu.
Tak. To ja jeszcze zbieram, bo to nam będzie potrzebne na później. Ja w ogóle zobaczę, bo tutaj mi się gdzieś coś pali, jakaś pochodnia chyba, tak? Gdzie włazisz na pochodnie? A, 51, dobra, niech się pali. Dobra, mamy uwagę. Ty, poziomy. O, też masz level upa, masz do życia. Tak, nie ma znaczenia, do czego ja mu to wrzucę. Dobra. Dwie argenty. Ta dopiero będzie mogła cokolwiek zrobić za ileś tam czasu. Ty masz level upa, a ty nie dostałeś level upa. Ej, jajko wniosła, nie dostała level upa. Dziwne. Masz 1000. Dobra, bo tak. Ty miałeś być chyba tragarzem. Czyli z tobą będę latał chyba. Czekaj, 600. 600, dobra, 600, 600, dobra. Ty będziesz miał ponad 1200 staminy, musisz mieć i dużo udźwigu, żeby z tobą latać po wszystkie inne dziwne rzeczy. Dobra. Nie będzie za gorąco teraz temu jajku? Nie, inkubacja jest super. Aha, na górę, ja jeszcze górę miałem ten zrobić. W ogóle jeszcze kamienne ściany. No się pobawię w którymś tam odcinku. Na razie mi się nie chce. Mamy dwie kusze. To mogę naprawić. Mamy dwie kusze. Ta kusza jest do przeładowania. Zara, long neck. Czy mi się opłaca budować long neck? Aha, i tak nie mam metalu. Dobra, nieważne. I tak nie mam metalu. Ile? 5 minut zostało. Zdążę argentom i tym po metal polecieć? Teoretycznie powinienem zdążyć, ale poczekam. Nie pali się. I tak będę miał około 30 minut pomiędzy tymi imprintingami dla argenty małej. Więc spoko, więc damy radę. Będę potrzebował mięso surowe. I tak będziemy mieli około 30. Z tego na to liczę. Tak około 30 minut liczę, że będzie między imprintingiem. I liczę tak na 3-4 imprintingi, liczę na 4 imprintingi po 25%. Czyli 25, 50, 75 i 100. Czyli 4 imprintingi na jedno stworzenie. Jeżeli będą sukces przed, że tak powiem, zanim nam dorośnie mała Argenta, powinniśmy mieć 100 imprintingu na niej daną. Czyli będzie bonus do obrony i do ataku. Ale nie wiem, czy dobre mam ustawienia. Bo ja pamiętam, że kiedyś coś było skopane i później coś tam się stało z tymi ustawieniami wszystkimi i to nie chciało działać jak powinno. No zobaczymy. Na razie, jeżeli chodzi o czas rozmnażania, na który się czeka na kolejne, no to jest ok. Ale zobaczymy, co będzie. Ale zobaczymy, co będzie, jak się wykluje jajko. Bo to jestem ciekaw. Bo na razie to tak, no jest ok, ale jeszcze nie do końca jest ok. Czy ty masz jakiś kamień? Nie, nie masz kamienia. Dobra. Chciałem, że jakiś kamulca masz. Czy ja potrzebuję jakieś mięso smażyć w ogóle jeszcze? A w sumie mogę, co mi szkodzi? Tak nic nie robimy. Chociaż niech się mięso smaży. Dobra, rozwalimy to. Drewna na farmie. Dobra. O, jedno uderzenie tylko. Co jest? A, bo moczops pozaczynał. Moczops ponadgryzał. Dobra. Chowaj tego kilofa, co mi go wyciągasz. Dobra, ja chciałem zrobić coś takiego. O, jak tutaj się pali nasza ta dziwna pochodnia, to ja do tej pochodni właśnie chciałem powkładać więcej tego. Tutaj nam się pali, to uzupełnimy to na stówę. No i oczywiście nasz piecyk, który na razie nie będzie do używania, ale się przyda później. Dobra. Co było potrzeba, żeby robić zwykłe strzały? Fiber, którego mamy tyle co nic, flint i touch. Dobra. Na razie, ile mamy czasu? 3 minuty. 3 minuty. Mogę iść po fiber. W sumie fiber i touch. Mogę iść po fiber i touch. Dobra, ja chciałem tak, fiber, touch, touch, fiber. Dobra, wezmę te, wezmę to.
resztę wywalę, oddam mu to. Dam mu do ataku. Nosem ciągnę jak... Nie powiem, ale mam tak beznadziejną teraz tą, że masakra. Dobra. Dwa. Dobra. Ja chciałem... No masz, rób te trzy jagódki, no. Bo ja chciałem zrobić sobie więcej strzałek. Na razie stuba. Minuta 50. Super. No i takie wykluwanie to na singlu to jest ok, nie? Takie 10 minut wykluwanie na jajko to jest... To jest takie akurat, bo nie trzeba... Nie ma tego instant, a jest... Trzeba coś poczekać, nie? Także coś się w międzyczasie jeszcze zrobi. No zobaczymy, jak będzie na imprintingu. Mam nadzieję, że się uda go zrobić. Jak nie, to będziemy opcje szukać, które będą ok. Będziemy zmieniać. To są te ustawienia, które są ustawienia na silnik na tym 2.0, nie? Na ustawieniach 2.0, które robiłem filmik dawno, dawno, dawno temu. No ale Ark już miał kilka update'ów w tym czasie i się na pewno coś pozmieniało. Także zobaczymy, co nam zepsuli. 54. No i lecimy. 54 strzały. To przerzucimy z powrotem tu. Okay. Dobra. Mamy wszystko, co byśmy chcieli. Po organic polimer tu się poleci w międzyczasie. Dobra, mogę gammę zmniejszyć. Ile czasu? 26 sekund. Po czym jaka nam argenta wyleci? Oby jedna, nie chcę trzech. Nie chcę trojaczków, ani dwojaczków. Na razie mi jedna wystarczy. Chociaż w sumie jakby wypadły trojaczki i każda by miała mutację, no to spoko. No to bym jeszcze... Takie coś jeszcze przyjmę. Reszta to pójdzie na frytki. Jedna zostanie najlepsza, a reszta na frytki. No ale to zobaczymy w praniu. Dobra, ile mamy strzałek? 70, mamy 100 tych, 70 tych. Super. Tak jak chciałem. Co? Serio? Za gorąco się nagle zrobiło? A ja cię wyrzucę tu. Czekajcie. A ja cię wyrzucę tu. Serio? 0,7% zostało. 0,7%. Naprawdę? No. Co jest grane? Czemu ona lata? Serio? Jak ja mam ją teraz strącić? Jak ja mam ją sklejmować? Hej. Co jest grane? Jak ja mam ją teraz sklejmować? Serio? Naprawdę. No. Czemu nie włazisz na głupią drabinę? Aha. Serio? Muszę tam postawić. Dam radę. Drewno potrzebuję.
Drewno potrzebuję. Pierdykam. Żeby mi tylko nie padła. Tylko ja tam raczej może wejdę na krawędź tego. Okej, i teraz. Może się uda. Jest. Dobra. Masz mięsko. Chodź za mną. Chodź. Jeszcze takiego czegoś nie robiłem. Ale to dlatego, że ja jajko do wody wrzuciłem, bo woda zazwyczaj trochę ochładza te jajka. No a że to była argenta, to niestety, ale... Czy ty wylądujesz? Schodzi niżej? Schodzi niżej. Dobra, chodź. Słuchajcie, to mogę zniszczyć. Do niczego potrzebne nie będzie. Chodź, argentiwa, chodź malutka, no chodź. To nadal tak lata beznadziejnie. Po co mi to? Serio? No nie zleci niżej? Chyba dopiero jak ja zejdę niżej, to ona zleci niżej. Nie, no ale numer. Czy ja mogę wsadzić do Pokebola? Takiego małego, nienarodzonego? Chyba mogę. Ja go tu Pokebola wsadzę. Stój. No. Serio nie mogę jej wsadzić do Pokebola? Chodź tu. Chodź tu. Ale numer. Ale numer, chodź. Chodź tu bliżej. Bliżej, chodź, bliżej, tu chodź, chodź. Stój. Co, nie wsadzę jej do Pokebola, naprawdę? Ląduje? Nie. Chodź tutaj bliżej trochę. Chodź tu, dobra. I teraz ja sobie wyłączę po... I ląduj. No patrzcie się, nie ląduje, cholerstwo. Jak ja tego nie lubię. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Gdzie ona jest? Tam. Kurde, nie chcę mi się rozwalać, żeby... Co się drżysz? To wszystko. Dobra, pterek, chodź tu. No. No nareszcie. No nareszcie. Masz mięso. Dobra, jakie ona ma staty? 20 życia. Ale reszta w miarę, to jest co to się, no samica nam się wypluła, także ona zostaje u nas w drużynie, że tak powiem. Bo to samica, więc zostaje. Dobra. Ile czasu do imprintingu mamy? 28 minut. No to tak w miarę. Czekajcie, bo tak, ja tej drabiny nie potrzebuję, resztę sobie pochowam. To idzie tu. To idzie tu, dobra. 28 minut mamy, tak? O! Co ja za jajko podniosłem? Aha, bo tu pteranodon mój stał. A właśnie, mój pteranodon, chodź tu.
Wiecie, co ja potrzebuję? Pieska. Ja potrzebuję jeszcze jednego pieska. To ja to zrobię trochę inaczej. Polecę sobie po tego pieska. Chcę go przy bazie oswoję, żeby pilnować Argenty. O, widzę pieska. Level nie ma znaczenia. 40 może być. Wziąłem go? Wziąłem. W pysku go trzymam. Może być 40. Tam jest raptor. Tam jest raptor. Puszczaj pieska. Dziękuję. Daj mi jagódki. Trochę. Chodźcie. Ja szybko pójdzie. Jak ci tam idzie? Żyjesz? Żyjesz. O kurde, mięso żre. Ile on tego mięsa żre? Masz, dam ci więcej mięsa trochę. No. Zobaczymy, czy wbije 25%, jak mi się czas skończy na dorastaniu. Ma 9% na dorastanie. Kurczę, nie wiem, czy nie trzeba będzie zmniejszyć trochę czas dorastania. Nie wiem, czy nie będzie trzeba zmniejszać czasu dorastania, cholera. No dobra, zobaczymy w trakcie, co wyjdzie. O, masz do udźwigu, super. Właśnie, ja potrzebuję jeszcze metal. Ja potrzebuję jeszcze metalu. No to zaraz polecimy po metal. Tylko swoje tego wariata. Metal to mamy gdzie lecieć, więc spoko. Bardzo blisko, że tak powiem. Trzeba trochę surowców nazbierać. Ok, ty miałeś mieć do zbierania właśnie surowców, ale masz mieć też trochę więcej staminy. Ty to jeszcze nic tutaj nie ogandzie, ten piesek tutaj. Dobra, jeszcze jedno jagódka i będzie ok. 1800, 843. No to taka, można powiedzieć, porównałbym go do tamtej, do rodziców. Porównałbym tą Argentę do rodziców. Masz być pasywny. Disable Ally Looking, ok. No chałupę chcę jeszcze dokończyć, ale to też będę robił w międzyczasie. No, Lystro, szybko, bo trochę w ciulach grasz. Dawaj. Dziękuję. Gdzie mi uciekasz, cholero? Nie to, nie ten klawisz. Pasywny Disable Ally Looking. Lowest, chodź tu. Ty będziesz tutaj stał. Tak, stój tu. Ok. Ty masz tutaj. Dobra, a my lecimy. Aha, tamten. Dobra, to polecę tam. Nie ma znaczenia. Bierz Ankylo. Lecimy po metal. Po metal na górkę, nie? Najszybszy. Najszybciej będzie metal tam zgarnąć. Niech działa piec na pełną parę. To będzie zawsze fajnie. Uporządkowane. Dobra. Spoko. Na jednym tym staminie dolecimy, więc nie jest źle. Dobra, bo za dużo mam w planie. I zaraz się będę motał. Na pewno musimy mieć tyle koleo. Parkę. To jest coś, co musi. I to musi być, no, najlepiej, jakby było już. A to dlatego, że będę chciał je rozmnażać, zanim pójdę do jaskini. Nie chcę iść z nimi. Dobra, ląduj. Nie chcę iść z nimi. Tymi dzikimi. Chcę je mieć oswojone. Wyklute. Jezu, ile metalu z tego? No sakra. Coś zabiłem. Lystro niechcący.
spoko. Tutaj mamy jeszcze coś. Dobra, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Dobra, mamy tyle. Tyle mi na razie wystarczy. Zobaczymy, czy w ogóle uniosę Atom Argentum go. Bo to wiecie. Spoko. Dobra, jest dobrze. Mógłbym jeszcze więcej tego nafarmić metalu, ale na razie mi tyle starczy. Myślałem, że będzie gorzej, a tutaj udźwig praktycznie zerowy. 25% udźwigu. Więc nie jest źle. Czy ja potrzebuję Castro? Nie. Castro nie potrzebuję. Będzie te Herrere. A właśnie, dobra. Najpierw tyle Coleo, później będzie ten Teherere, albo najpierw Teherere, czyli muszę, żeby mieć tego Teherere, co tam jest, to potrzebuję tu też jeszcze pułapki wybudować jednej. Potrzebuję tu jeszcze jedną pułapkę. Najlepiej taką pułapkę bym chciał, żebym złapał od razu tego Raptora. Mieć Raptora i Teherere. Pułapkę mógłbym postawić tutaj. I jest ten Teherere tam w ogóle jeszcze? Jest, on się zabagował w drzewie. I tam jest ten Raptor. Dobra. W sumie tych mam na miejscu. To chyba tych szybciej rozstęp. Ale to będę już raczej w następnym odcinku robił. Jeszcze tylko wrzucę ten metal. Dobra, ląduj tu. Ląduj, 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 ląduj. Dobra. Okej. Dawaj metal, moja droga. Czy ja wezmę 300 metalu na udźwig? Wezmę. Wezmę 300 metalu na udźwig. Powoli, bo powoli, ale wezmę. Dobra, masz. Trochę będę musiał metalu więcej. Metalu, boże, drewna tutaj nafarmić. Ale to nie będzie problemu. Dobra, i teraz muszę tak. To ciebie mu. Ty to w sumie możesz tutaj stać. Ty mi tutaj przeszkadzał nie będziesz. Jak tam nasza Argenta? 15, 6, 20. Oj kurczę, chyba nie da się z tym moim czasem na 100% imprintingu zrobić. Coś mi się tak zdaje, że chyba się nie da. Dobra, jeszcze tylko drewna sobie trochę na farmie i żeby do pieca wrzucić, powinno być ok. I teraz pytanie, czy jak ja teraz zakończę odcinek i wyłączę grę i po zalogowaniu się do gry, czy ten mały Argenta, która tam stoi, czy nadal będzie stać i nadal będzie mieć te same staty? Bo ja pamiętam, że kiedyś był bug, że jak się wyłączyło grę, kiedy się Dinek oswajał, to się coś bugowało. I ja jestem ciekaw, czy ten bug nadal istnieje. Dowiemy się o tym w następnym odcinku. Ja się jestem ciekaw. Same ściemy. Same ściemy. Dobra. Dobra, zapodamy jeszcze, hopa, drewno do pieca. Nawet podam wszystko, co mam, bo tutaj będę przetapiał przez jakiś czas. Bardzo długo będę przetapiał, że tak powiem. Okej. To może iść tam, to mogę zjeść. W sumie też mogę sobie schować, bo on mi się później może przydać. Masz jedno, masz jedno. Tu mamy jedno jajko, które się nam... Nie wiem, czy będę tych jajka w ogóle później używał, albo coś... O, zrobiło się chyba bardzo gorąco, tak? O, nie pamiętam, gdzie tu się patrzyło temperaturę. Klawisz H. Tak, 23 stopnie mamy. Zrobiło się bardzo ciepło teraz u nas na mapie. Czy ty zniosłaś kolejne jajko? Kurde. Zapomniałem jej wyłączyć Disable Mating. Musisz mieć troszkę więcej życia. Zapomniałem jej wyłączyć Disable Mating. Dobra, jajko włożę tu, nie będę go teraz z tego. Nie będę go teraz wykluwał. 18 minut. No, zobaczymy w następnym odcinku, czy to w ogóle zda egzamin. Dobra, ja się z wami w dzisiejszym odcinku żegnam. Widzimy się w następnym. To na razie, pa, pa.